No buźka, buźka, tak mniej więcej wygląda atom, tylko to mają być czerwone kulki, czerwone, nie różowe. Tam się są czerwone i trzewień jest. No, a teraz opowiem wam bystrości siłę grawitacji, opowiem wam bystrości ten, no, o tym. Tak atom wygląda, a prąd elektryczny bystrości w ujęciu, w takim tym ujęciu, to jest taki ten, taki krzyż tworzą atomy. Taki krzyż, taki krzyż, tworzą atomy. Taki krzyż tworzą atomy. I tutaj bystrości zalążek metaliczności jest, na przykład tutaj jest zalążek metaliczności pomiędzy ramionami to te ostatnie krążą atomy. To teraz to ostatnie krążą atomy do prądu elektrycznego, wiecie? No, tak to wygląda. A tu jeszcze zalążek metaliczności. No i te ostatnie krążą atomy. To jest prąd elektryczny. No, struktura metaliczności układają się atomy. Jak żelazo, cyna, złoto, platyna, no miedź, to się w takie struktury łączą. Atomy metaliczne. No, a tutaj grawitację wam opowiem teraz. No, tutaj wysokie, spójrzcie, widzicie? Widzicie? Tutaj jest, no, grawitacja działa tak od jednego do najbliższego. W spinach się łączy grawitacja. Czyli tutaj jest kwarek, który działa grawitacja i on oddziaływuje na ten kwarek i na ten kwarek. I one tworzą trójkę. Ta trójka oddziaływuje tu trzy, te trzy oddziaływuje na to trzy. Atom jest troszkę dłuższy, co nie? To te trzy później oddziaływują jeszcze na trzy, trzy. No, ale tutaj tak. I tutaj oddziaływują trzy, tu oddziaływuje na trzy, to łączy się z neutrino, tak, łączy się z neutrino, o, tutaj neutrino. Łączy się z neutrino, wiązaniem atomowym, subatomowym, kwarkowym, wiązaniem kwarkowym się łączy z neutrino, elektron, a elektron oddziałuje na ten elektron, wiecie? Oddziałuje na ten elektron, spinem grawitacyjnym, wiecie? No tak, że tutaj są siły kwarkowe, po kwarku, elektronowe, atomowe, że jeden atom na drugi i czarnych dziur nie ma, bo zobaczcie sobie, że czarnych dziur nie ma, że jak tu jest grawitacja 1, 3, 2, 1, 2 grawitacja, 1, 2 grawitacja, 1, 2 grawitacja, to pomiędzy atomowymi siłami, jak jest w wodzie, zawsze wyjdzie siła 3, na przykład 3 siła i nie ma ten. I nie ma, i tutaj tutaj ciśnienie to nam nie robi dla uszek, że im więcej wody, tym ten. Obojętnie na jakiej głębokości jest woda, to odległość jest taka sama i siła grawitacji jest 3 i ten, bo jeden na drugi oddziałuje na siebie i siły wychodzą 3. No ale później wysokości jest siła ta, że te atomy tworzą na przykład 4, złączą się i oddziałują 4 na 4. To tu już jest ciśnienie. Widzicie? Tu już jest ciśnienie i tutaj choć jest 3, 3, to woda się tak łączy w strukturę. No tu jest 3, 3 i tu było 3, 3, to tu ma 3, 3, 3, 3, to było 12, 12, to tu jest 12 i siła już grawitacji. I to już wywołuje ciśnienie w uszkach, wiecie? No i te dwa, tu już jest siła atomowa, tu już jest siła atomowa masowa, że tworzą jakieś symbole, na przykład, że kółeczko oddziałuje na kółeczko, ale masa kółeczek, czy kółeczka oddziałują na trzy kółeczka, wiecie? Tutaj cztery atomy oddziałują na cztery atomy i spinie się mają, a te dwa atomy oddziałują znowu na te cztery atomy.
A te cztery atomy oddziaływują później na te cztery atomy. Nie dość, że te cztery atomy oddziaływują na te cztery atomy wody, to ta masa grawitacyjna się zwiększa z 12, to tam będzie później 24. Tak. Tutaj już wystąpi 24. A 8 działa znowu na 8. To będzie 48 znowu ciśnienie wody. No, tak to wygląda. Spinach się łączą. Ta oddziałuje na ten spin, te dwa spiny oddziałują na te dwa spiny, te cztery spiny oddziałują na te cztery spiny i tak w nieskończoność woda się dodaje. I atmosferę bystrości też tak kształtują ten. A jak jest atom ten sam, to ono jest równe przyciąganie, a jak jest inny atom na przykład podobnej wielkości, a większy na mniejszy, bo jakby tu były dwa, to te dwa, tylko dwa, to te dwa oddziałują grawitacyjnie też z tym, ale jak jest w wysokości inny atom, to tylko pomykanie jest, pochwytywanie i puszczanie jest pola grawitacyjnego. To dlatego taki jest luźny spadek na Ziemię, że siła przyciągania się zwiększa, wiecie? Jak rzucimy coś z góry, to spada z tą samą prędkością, przyspiesza z tą samą prędkością. Tutaj nie ma rozróżnienia prędkości, bo za niska wysokość, ale wszystko spada z innymi prędkościami. Ale w laboratorium to uzyskujecie, że niby to samo, że niby ta sama, bo ja, oboje, obo, no. Bo tu obojętnie, bo Ziemia przyciąga nas tylko tyle, ile my ważymy, wiecie? No obojętnie, czy przyciągnie 2, będzie przyciągało się do tych czterech, to z tą samą prędkością, czy 4, do tego z tą samą prędkością. Jakby tu wyjść 6 i do czterech, to już by była większa prędkość, wiecie? Ale tak jak Ziemia jest w wysokości masą największą, to Ziemia nas przyciąga tylko tyle, ile my sami ważymy, bo inaczej by nas zmiażdżyła, bo inaczej by nas zmiażdżyła. No tak to wygląda. Ziemia przyciąga nas tylko tyle, ile my ważymy, tak, aby coś wyjść z tego przyciągania ziemskiego, no, a jak zrzuca się stąd przedmiot, stąd się rzuca przedmiot, to on jest przyciągany przez Ziemię tyle, ile my ważymy, obniży się prędkość. To jest przyciągane tutaj, obniży się prędkość, spada na ziemię, to jest przyciągane tutaj, spada na ziemię, to jest przyciągane tutaj przez ziemię, przez to ziemię, co nie? A jakby stąd puścić przedmiot, to stąd puszczony przedmiot oddziałuje też na ziemię i ruchem jednostajnym przyspieszonym się porusza o ziemię i w pomykaniu sił grawitacyjnych i w ciągłym przyciąganiu. Jak ten sam atom jest przyciąganym, to z tym samym przyciąganiem grawitacyjnym, a tak pomykanie stąd przyciąga tutaj, stąd przyciąga tutaj, stąd jak spada, to przyciąga. Odzwierciedlenie grawitacyjne prawie jest takie same. To jest różnica pole księżyc, dlatego się nie obraca. No, bo to tak działa siła grawitacyjna. No i tutaj już brak ziemi, żeby przyciągała. To później ruchem jednostajnie już prostoliniowym. Nie jednostajnie przyspieszonym, tylko jednostajnie prostoliniowym. I spada już ziemia dalej przyciąga jedynie z tą samą siłą, ale ruchem jednostajnie prostoliniowym. Ten fragmencik. No to tak wygląda siła grawitacji. No w spinach ją widzimy. I dlatego bystrości, jak są dwa chipy, bo tutaj dam chipy, jak są dwa chipy grawitacyjne, o tak, chip grawitacyjny, to też w spinach działają chipy grawitacyjne. Tu musi być to samo napięcie i grawitacja. To samo napięcie i prąd musi być w tym nadajniku i w odbiorniku musi być mieć taki sam kształt i ten sam no, grawitacja i napięcie, to w spinach one się oddziaływują co. Później w spinach programowych oddziaływują jak gdzieś indziej, wiecie? No a to dam filmik specjalny o chipie grawitacyjnym. No, buźka, buźka. Także porozumiewać się we wszechświecie, bo grawitacja działa na cały wszechświat, grawitacja. I obojętnie w jakim miejscu we wszechświecie będą dwa takie same chipy, te same programki na nich będą, to będą jedynki te same, na przykład 1-1, to będą sobą, a jak będzie 4-4, to coś oddziaływać sobą. A jak tu by był jeszcze jeden, a programistycznie byłoby by, było.
by nadane tutaj liczba 2, a tu 4, 4, to te oddziały są, a ten chociaż byłby bliżej, to nie oddziaływać będzie z tymi. No buźka, buźka, tak to wygląda. No to jest szybko porozmawiać się pomiędzy galaktykami. No, buźka, buźka, o nim zrobię szczególny jest tam później filmik.